rowerowy. Dalszy ciąg, tu jest przejście przez tory. I przystanek w stronę pętli. I też miejsce na przystanek, na wiatę. Przystankową, o takie fundamenty. Się wylane. Taka koncepcja, słuszna koncepcja. Barierki są. Tu co się dzieje? Tu się nic nie dzieje. O, tu są takie wystające. O, tu nawet rurę puścili. Miejsce na latarnię. Tu wzdłuż wiaduktu leci jakaś rura. Tam sobie leci. No, zobadamy, czy to nie jest kanalizacja czasem. To są takie metalowa taka rura. Inaczej wejdę. Tu wchodzi w dół i wchodzi pod. Teraz to trzeba pokazać. Jakieś rury. Wchodzi tak, o. Rura. Wchodzi, idzie wzdłuż, biegnie. Ale to jest rura centralnego ogrzewania. O. To jest rura centralnego ogrzewania. To jest taka rura, o. Taka z ociepleniem, z izolacją. Osłonę ma taką metalową. Solidną. Chodniczki. Tu będzie przejście.
jest przejście. Tu jest przejazd. To będzie przejazd. A tu? To jak znak stoi? Przejście dla pieszych. Jak ten łuk tutaj. No tu jest droga dla rowerów i przejście dla pieszych. Razem. Tu w tym miejscu będzie przejście dla pieszych. To nowe stabilizatory. No, praktycznie gotowe. Żeby mogły w sumie jeździć. Jest pół, pół na pół. Będzie połowa. Połowa tego. Chodnika i drogi dla rowerów. Chyba tak. No tu zwęża się. Tu się lekko zwęża. Tu się lekko zwęża. Tam się lekko rozszerza pod drenaż. A tu kanał jest. No, a tutaj wypalikowane, prawdopodobnie pod ekrany. A tutaj eleganckie dojście do na cmentarz, tak jak było. Tu jest przygotowana podbudowa, podchodnik. A może chodźmy. Jest podbudowa, podchodnik. Jak on poleci? Do furtki tu. I tu do furtki. Oczywiście nie będę wchodził do na cmentarz, ale pokażę. Cmentarz czynny od
7 do 18 otwarty. I tak się wychodzi. Tu są sznurki. To zaczęli nawet układać już. Zaczęli układać chodnik. Sznurek jest. Tak, żeby było na 1 listopada, pewnie zdążą z tym chodnikiem. I wychodzi się na przystanek. Tu kiedyś było przejście też. Będę kończył. Do następnego.